kurwa, siedzę. A jeżeli nie będzie jego schematu, to płatność będzie wynosiła 70%, tak? Więc mając 30% w kieszeni, tak jak siejąc sobie złoto, zbierasz złoto, no nie do końca jest to prawda, tak? No i siemano, witamy w kolejnym dniu pracy. Działamy, talerzóweczka. Troszeczkę to zielsko trzeba pociąć, to jest raz, a dwa to strasznie, no strasznie, nie jest strasznie mokro, ale jest dosyć wilgotno. No i zaraz by mi się pług zapadał, jakbym tutaj jeździł z pługiem samym. Od razu jakbym pługiem wjechał na razówę, to pewnie by się zapadał i ta orka by tak wyglądała. No nie za ciekawie, nie za rewelacyjnie, nie, więc no niestety, ale trzeba to po prostu zrobić, nie? Także to jest to. Tak mówię, no dosyć wilgotno, nie? Jeszcze nawet całej działki zrobić nie mogę, ale tam w końcu to nie wiem, kiedy ja tam wjadę. Jakby z tydzień nie padało, to może wtedy. Może wtedy by się udało. Ogólnie chyba w całej Polsce jest problem z tą wodą. W tym roku jest dosyć wilgotno, dosyć mokro. Tutaj kawałek zrobiłem sobie wczoraj, później tam musiałem do domu wrócić, więc nie dokończyłem już. Wolałem pojechać na całe pole, tam na drugą działkę, i na tej drugiej działce po prostu cały kawałek już sobie dokończyłem, tam zrobiłem. No i, że tak powiem, poleciało jakoś, nie? O. Jak pijany zając w kapuście. Tutaj, gdzie mniej wody, to od razu zaczyna to wszystko ładnie przesychać, a tam, gdzie dużo wody, to... No mówię, niech poleży do poniedziałku. W poniedziałek będziemy coś próbowali orać, te suchsze kawałki, które będą, jak nie dopada wody oczywiście, nie? To będziemy próbowali to orać, nie? Ale czy to się uda, to zobaczymy. No tutaj to nawet nie ma szans. Jest za mokro po prostu. Szkoda ciągnika, szkoda paliwa. A jeszcze się zakopię, to zaraz zaoszczędzę na tym, nie? Sami wiecie, jak to jest. Dobra, wystawimy kamerkę trochę na zewnątrz. Lecimy znowu. No teraz z tymi ekoschematami popierdzielili trochę. Muszę sobie w niedzielę usiąść z kalkulatorem, z kartką i pomyśleć, co gdzie będzie siane, bo na chwilę obecną to nie za bardzo jestem w stanie wam powiedzieć, co gdzie będzie, tak? Mniej więcej jakiś plan mam, ale muszę zobaczyć, jak to wyjdzie, jak to będzie w praniu, jak to będzie w praktyce. Zamknę trochę szyber dach, bo strasznie głośno jest od tego, od wydechu. No i tak to wygląda niestety, trzeba się dostosować, jeżeli się chce od agencji jakieś pieniążki pozyskać, wyrwać, tak nie wiem, jak to nazwać fachowo. To niestety trzeba robić tak, jak oni każą, tak? No, w tym roku właśnie rolnicy są troszeczkę zdezorientowani, bo tak nie za bardzo do końca wiedzą. Podejrzewam, że oczywiście gonitwa będzie od weekendu majowego na wypełnianie dopłat, tak, standardowo, jak co roku. Gdzie byłeś, człowieku, od marca? Najlepiej zostawić wszystko na ostatnią chwilę i wtedy przyjść i lamentować, tak, bo a pani nie chciała wypełnić, nie, a pani po prostu najzwyczajniej w świecie nie wie, w co ręce włożyć, bo wtedy wszyscy przychodzą.
niestety mówię, właśnie tutaj agencja troszeczkę namotała nam w tym roku z tymi ekoschematami. Większość rolników i tak poplony siała i inne rzeczy, tak? Może po prostu niekoniecznie ich tam zostawiali na zimę. Kurwa, siedzę. Zajebiście. No nie, no trzeba po traktor jechać drugi, żeby mnie Kuba wyciągnął, bo nic z tego. W domu jesteś? No to weź no do ojca podjedź na k***kiego. No weź i linkę. Tylko nie jakąś długą, krótką, normalną, zwykłą. No. No i nie ma co cudować, nie ma co gwiazdożyć. Tu się przerwało, tu jest po wykopie i chuj. I siedzimy. Oby go tylko nie wypierdolić. O. No twardo ogólnie, ale no co zrobić. Siedzi. Niestety dziura. Chyba, żeby go podniósł za tył. Nie, nie ma co cudować. Zaczepimy linkę i wyciągniemy po prostu. Tam, w tamtą stronę złapiemy i pójdzie. Jeżeli będzie chciał wyskoczyć. Dobra, czekam na Kubę. No i karbosik wyciągnięty. Z tego wszystkiego szybka akcja. Zapomniałem wam włączyć kamerki, nagrać tego, jak był wyciągany. Może bez problemu. Najmniejszego. Nie trzeba się jakoś tam długo było nagimnastikować, tak? Za pierwszym razem poleciał, nie? No i wybiło mnie z tematu tych ekoschematów całych, tak? Uważam, że dobrze zrobili po części, bo częściowo wyautują, zaoszczędzą pieniądze na dopłatach na tych rolników, którzy oddali w dzierżawę. No bo po co jako dzierżawca, nie pobierając dopłat, tak, bo dużo takich dzierżawców jest i dużo takich rolników właśnie było. Po co ja mam jako dzierżawca bawić się u kogoś z jakimiś ekoschematami, skoro z tego nic nie będę miał, a on dostanie 100% dopłaty i plus ekoschemat. Bez sensu. A jeżeli nie będzie ekoschematu, to płatność będzie wynosiła 70%, tak? Więc mają 30% w kieszeni, tak jak. No w sumie nie tak jak, tylko normalnie, no 30% oszczędności. Więc moim zdaniem z jednej strony dobre posunięcie właśnie w celu gwałtowania tych rolników, którym się po prostu nie chce, i tak zwanych dopłatowych rolników, tak? Ale mamy dżobnic w polu, bardzo dużo. Jak jadę teraz, patrzę, no to jest co chwilę dżobnica, nie? Bardzo dobrze. Niech pracują, mam dżobnicę, niech tam ziemię rozluźniają. Napowietrzają, tak? Aby już nam tylko nie padało. A już zaczyna kropić właśnie. Nie jest to dobre. Powiem wam, że przy takich warunkach wilgotnościowych to z tą wiosenną orką to ja mogę wygrać na tym, bo jak on zaoram na wiosnę, wywróć na jesieni, to jeszcze długo, długo bym nie wszedł tutaj. A tak to jednak jest pod spodem dosyć twardo. No i na wierzchu nam się tylko praktycznie ten ciągnik ślizga na głębokość opony. Przerobimy troszkę, to już będzie wierzch podsychał. I szybciej zapiemy optymalne warunki glebowe, żeby można się wykonać, no bo niby ktoś tam mówi, że siejąc sobie błoto, zbierasz złoto, no nie do końca jest to prawdą, tak? Nie do końca to tak wygląda, jak sobie ktoś tam myśli. Złapałem jakiegoś, dawałem czegoś trochę więcej. Jakaś kubka się nam ściągnęła agregatem. Ale już poszło.
tak, pokażę Wam tutaj, jak to wygląda. O, tak to wygląda. Tak to się robi. Troszkę trzeba było talerzóweczkę zerwać, ale to po to robimy, tak? Niezbyt głęboko, aby tą glebę poruszyć, przemieszać, napowietrzyć, tak, żeby ona złapała powietrza, no i żeby jak najszybciej można było tą nieszczęsną orkę wykonać, nie? No tutaj to jeszcze oho, oho, widać nawet, że jeszcze tutaj na środku to ta woda to tak o wygląda. Woda, Boże, ta ziemia. Tutaj z tyłu Wam pokażę, jak to się tutaj nam robi. Za co tu złapać? Proszę, za co złapać? Ciężka ta cholerna kamerka. A wiem już za co. O, tu Wam złapię i będzie stabilnie. O, zobaczycie sobie, jak to wygląda. Zastosować tutaj szybu bezorkowego, ale jak tak patrzę na tą glebę, no raczej myślę, że nie. Normalnie orkę trzeba wykonać, nie ma co tutaj cudować za bardzo.